kandydował w prawyborach na prezydenta RP. Tak jest. Siedmiu wspaniałych walczy tutaj. Nie, dziewięciu nawet. Dziewięciu wspaniałych, przepraszam. Panie pośle, 95 rok, 2000, 2005, 2010, 2015. W 95 poparcie 2,4%, w 2010 2,48%, w 2015 3,26%. Nie zniechęcił się jeszcze pan? Nie, pan Wałęsa dostał 1% w wyborach. Tak. Do niego się pan porównuje? Nie, ja się nie porównuję, tylko mówię, że to raz jeden, raz 55, także to... Wierzy pan... Łaska ludu na psym koniu jeździ, jak wiadomo. Liczy pan na to, że może akurat w tych wyborach może być więcej? Gdybym tak nie liczył, to byśmy w ogóle nie wsadzili kandydata, nie? A może trzeba oddać już pole dla młodszych? No, młodszy oczywiście, że można. Problem polega na tym, że jeżeli ja wystartuję i jeżeli w ogóle wygram prawybory, prawda, i dostanę tam 7%, czy poniżej 9%, to będzie nieszczęście. Powiedzą, że to Korwin zaniża, ale z drugiej strony, jeżeli ja nie wystartuję, będzie ktoś młodszy, dostanie 2%, to będzie jeszcze gorzej dla Konfederacji. Więc nie wiemy, to jest... Zobaczymy, niech elektorzy... decydują. Główne, ale załóżmy, że będzie pan kandydatem. Jakiś główny postulat, priorytet. Nie, jaki no, główne, miałby... główne postulaty są stare te same. Trzeba całkowicie zmienić kierunek, w którym zmierza Polska i cała Europa, prawda? Bo dotyczy przecież całego kierunku Europy. Czyli krótko mówiąc, odchodzi od socjalizmu, eksperyment socjalistyczny, który zaczął się gdzieś w 1905 roku, prawda? Nie wypalił i trzeba z tym skończyć. Czyli jeżeli będzie głosowanie w sprawie 30-krotności składek na ZUS, to pan zagłosuje przeciwko? Znaczy, przeciwko likwidacji 30-krotności. Mm-hmm. Nawiasem mówiąc, przypominam, że powiedziałem to już przecież w dyskusji, powtórzam to nieustannie, że socjaliści mówią, że ubezpieczenie jest korzystne dla ubezpieczalnych, tak? No to znaczy się, że jak się pod przymusem ubezpieczyli tych najbogatszych, to jest to najkorzystniejsze dla najbogatszych. Czyli ta likwidacja 30-krotności to jest dla najbogatszych korzystne, tak? No tak pan uważa. No jak nie, tak uważam, tylko logicznie tak wynika. Jeżeli ubezpieczenie się jest korzystne, no to jeżeli zmuszamy najbogatszych, to jest to korzystne dla najbogatszych. No tak czy nie? No czyli będzie pan głosował przeciwko. Ja będę głosował przeciwko, bo ja jestem przeciwko temu, żeby dbać tylko o najbogatszych. Czyli razem... I w ogóle jestem przeciwko, żeby dbać o najuboższych też. Po prostu, jeżeli ktoś mi pomaga, to bierzcie nogi zapas i uciekajcie. Proszę sobie policzyć, no. Proszę popatrzeć na te wszystkie gmachy ZUS-u, prawda, PZU i tak dalej. Ile ci ubezpieczenia naraz zarabiają? Gdyby nie było ubezpieczeń, to by nie trzeba było płacić za dziesiątki tysięcy akwizytorów, prawda, na te wszystkie gmachy, te wszystkie ZUS-ów, KRUS-ów i tak dalej. To jest ogromny koszt. Gdyby go nie było, byłoby o wiele taniej. Dzisiaj za dwie godziny, niecałe dwie godziny, expose pana premiera Mateusza Morawieckiego. Czego pan się spodziewa? Niczego szczególnego. PiS ma tę samą linię, kontynuacja polityki jeszcze sanacyjnej. Kwiatkowski jest bohaterem dla tych ludzi. Człowiek, który zniszczył Polskę, który sam złożył za klęskę wrześniową, Eugeniusz Kwiatkowski, prawda? On jest na uczelniach ekonomicznych przedstawiany jako niemal zbawca. Przecież gdyby nie prezes Banku Karpiński, to by zniszczył Polskę do reszty, prawda? On go chwycił za łapę i że tak powiem, uniemożliwił mu dalszą radosną twórczość, ale to i tak nie pomogło, jak wiadomo, bo zlikwidował polski przemysł praktycznie, bo on takie podatki nałożył po to, żeby budować COP. No, na szczęście centralny port lotniczy pana Morawieckiego ma trochę mniejszy rozmach niż COP, ale jest to taka sama kretyńska impreza. Czyli uważa pan, że centralny okręg przemysłowy był złym rozwiązaniem? No oczywiście, to było kretynizm kompletny. Przecież ten COP był budowany jako konieczność wojskowa. Nie pracował dla polskiego wojska ani przez jeden tydzień. Pracował przez całą wojnę dla Niemców, tak. No ale to chyba, że nie pracował dla Polaków, no to nie wynika z zamierzenia, miał pracować dla Polaków, prawda? No ale o wiele taniej byłoby zamiast ładować pieniądze w ziemię, kupić broń za granicą po prostu i zwyczajnie.
a w Polsce nie produkować nic. No nie, no po co produkować, jak znaczy nie wygrano nic z uwagi na to, że już była wojna, no. No właśnie, no to chyba zakładano, że może wojny raczej nie będzie, da się no tego uniknąć. To jak zakładać, że wojny raczej nie będzie, to po co w ogóle się zbroić, no. A to po co w ogóle cokolwiek w Polsce produkować, skoro można wszystko kupić? Proszę panią, no jeszcze raz mówię, COP okazał się katastrofą. Nie o to chodzi, że sam nic nie produkował, tylko że podatki na COP zniszczyły cały polski przemysł. Mało co Cegielski by nie zbankrutował przez te podatki. Nakładano czyli uważa pan, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy rząd dobrej zmiany chce wykończyć polski przemysł? No, tak samo jak wykończyła go sanacja. Do dzisiaj ta szkoła uważa, że sanacja była ustrojem dobrym. To była banda czerwonych komuchów, złodziei, którzy rozkradali Polskę, tak samo jak PiS robi, prawda? To umieszcza swoich ludzi na wszystkich posadach, ciągnie. No dość się poczucie kariery nikodemadyzmy, prawda? A co pan sądzi o zmianach w rządzie, o powołaniu na przykład Ministerstwa Klimatu? No, kolejne posady dla swoich, no i tyle. Więc słyszałem, że ten chorą psychicznie tam Szwedkę czy Norweżkę są tutaj do Polski. To jest skandal, wychodzenie nieletnich. Zresztą trzeba pójść do tych chorych nie, psychicznie. Nie, to było tak, panie pośle, to było tak, że jeżeli mówi pan o tej dziewczynce, która się nazywa Greta, to ona po prostu była zaproszona na szczyt COP24 do Katowic, o ile się nie mylę. Tyle. No tak, no przecież to jest wykorzystywanie chorych psychicznie dzieci, no. A dlaczego pan mówi, że to jest chora psychicznie dziewczynka? A wy robicie, no, ona jest po prostu chora psychicznie, no, trzeba ją po prostu leczyć. Do tej choroby doprowadzili oczywiście ci ludzie, którzy głoszą tę propagandę. Wiesz, gdybym ja był dzieckiem, to też bym może zwariował, że tu mówią, że cała Ziemia za 20 lat się zagotuje, oceany wystąpią z brzegu, nie, przeciwnie, zabraknie, już nie pamiętam, czy nas zaleje, czy nastąpi susza, już nie pamiętam, co ma nastąpić, prawda? To ci chorzy ludzie i ty biednym dzieciom rzeczywiście może się... O, niech pan się, panie pośle, nie zagalopuje w tym określaniu 16-letniej małej... osoby, no. No przecież i ona jest oczywiście, no popatrzcie, jak ona się zachowuje, no. To takie widocznie ma poglądy, tak w takim, no, w domu wzrastała i w takim otoczeniu, nie, że takiej łatwo to nie mówić. Jest, to nie jest do mnie otoczenie, znaczy otoczenie oczywiście, no, chore tak. Otoczenie, ci ludzie, przecież jest taki, widziałem. Czyli co, Ministerstwo Klimatu do likwidacji. No, nie zakładają, no po co Ministerstwo Klimatu? Klimat będzie jaki jest, niezależnie od ministerstwa. Przecież to nie ma znaczenia dla klimatu. Ale natomiast... wie pan, że przecież płacimy ogromne pieniądze za emisję CO2. I właśnie o to chodzi. Te wszystkie handle emisjami CO2 to jest to, o czym w ogóle ludzie nie wiedzą. Są miliardy. A my dużo mówimy tutaj o tym. Nie. Tak pani wie, no i dobrze. Ile zarabiają maklerzy na handlu emisjami CO2? Miliony. Nie, euro. Miliardy. Nie, miliardy, nie. Pani, miliony. To jest 2 biliony euro są w obiegu. W obiegu. Tutaj, no w obiegu, no z tego się, no i z tego się nawet zarabia. Polacy zostali skazani za takie machlojki, no, we Francji, tak, ale, wie pan? Ale dobrze, no ale to wszystko jest fikcyjna operacja. Ci wszyscy. No handel powietrzem jest dosyć fikcyjnym zabiegiem. No, proszę pani, no jak mówił Marek Twain, co to jest kopalnia srebra, jest to dziura w ziemi i ugasz na wierzchu. Nie ma żadnego, nie handluje się niczym, powietrze jest jakie było, chodzi po prostu o to, żeby ci, co handlują, żeby zarobili pieniędzy. Jest to czysta fikcja. Czysta fikcja, i te zmiany w rządzie pan ocenia negatywnie, pozytywnie? W ogóle interesował się pan tymi zmianami? To nie ma, szczerze mówiąc, żadnego większego znaczenia. Ideologia rządu jest nadal taka sama. Nic się tutaj nie zmieniło, poza jednym. Jeszcze przed wyborami rząd mówił, że sytuacja nasza jest świetna, a teraz mówi, że jest tragiczna i trzeba wcisnąć pasa. O, tragiczna nie, że będzie spowolnienie gospodarcze. No tak, ale dlaczego jest spowolnienie? Dlatego, że rząd przedtem nas obciążył, tak samo jak, tylko że Kwiatkowski obciążał teoretycznie na produkcję przemysłową, a ten rząd obciążał na łapówki przed wyborami. Akcyza, no, ma być podniesiona do góry, tak, to wiemy, co to pan jest, sądzi? Akcyza to jest jeden z najgorszych podatków dla prowincji, jeden z najokrutniejszych podatków. Proszę sobie wyobrazić, że wódka kosztuje za pół litra nie 20 zł, a 2. Bo tyle ona kosztuje, bo ta akcyza wynosi z innymi podatkami prawie 10%. Z ponad 2. W tym momencie taki mały mieścin, jak jest pijak, prawda? Rodziny biedne są rodziny pijaków. Niekoniecznie oczywiście, ale ogromna jest korelacja między biedą a alkoholizmem.
Tak. Zaraz taki pijak, po 2 złote za pół litra, no nie dałby rady przepić nawet zasiłku dla bezrobotnej, a co dopiero 500+, prawda? Nie przepiłby. Czyli to by zostały mu jakieś pieniądze. To by kupił na chociaż za grychę, prawda, kiełbasy, ogórek. Zarobiłby masaż, ogórków. Żona zreprowałaby suknię u krawcowej, no by zarobiła. Jakby ten masaż zarobił parę złotych, to on by sobie od każdego, to on by sobie zaczął budować chałupę, to by zatrudnił murarza, tynkarza i tak dalej. Murarz, tynkarz. I krótko mówiąc, te 18 złotych krążyłoby po gminie i dawało ludzie pracę. Jak jest akcyza, to 18 zł idzie do Warszawy i idzie na pisowską biurokrację. Prawda? A jakby była PO, to byłaby na Polskę. Jedyny w tej chwili rząd, który to zrobił dobrze, to był rząd pana Leszka Millera, który akcyzę obniżył. Dostałam niedawno taką informację, że będą państwo przedstawiać projekt wyższej kwoty wolnej od podatku. Jaka to ma być suma, panie pośle? Powiedzmy jasno, to jest taki kompromis. Tak naprawdę trzeba podatek dochodowy w ogóle zlikwidować. A ta kwota jaka ma być? A tam 12-krotność płacy minimalnej w skali roku, ale proszę państwa, no to można oczywiście zwalnia częściowo od podatku, robią straszne komplikacje. Natomiast ja prywatnie jestem zwolennikiem całkowitej likwidacji podatku dochodowego. Wiem, partia Wolność jest za tym, żeby zlikwidować całkowicie podatki dochodowe. 11 listopada prawicowi ekstremiści z całej Europy spotkali się w Polsce, żeby głosić nienawiść wobec Żydów i radykalne prawicowe hasła. Tak napisał jeden z redaktorów Die Welt. Co pan sądzi o takich słowach? Nie wiem, no nie widziałem prawicowych ekstremistów z całej Europy. Byłem na tym marszu, tam było parę osób oczywiście, ale ekstremistami tym ich tam nie nazywał. Nie nazywał. Najgorsze jest to, że Polskę i całą Europę zalewa fala faszyzmu. No, zalewa. Cała Unia Europejska jest zbudowana na ideologii III Rzeszy. Jak państwo sobie porównają hasła gospodarcze przynajmniej III Rzeszy i Unii Europejskiej, to one są identyczne praktycznie. A co pan sądzi o Robercie Schumanie, który ma być beatyfikowany? Proszę panią, Robert Schuman się przewraca w grobie, jak widzi, co z jego ideami robią ci... A jakie to on miał idee? No, to był jednak chrześcijański demokrata. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z ukrytymi komunistami. Cała Unia Europejska jest zbudowana nie na ideach Schumana, czy Moneta, czy innych, prawda, tylko zbudowana na ideach Altiero Spinelliego. A czytał pan książkę Filipa de Villiers, Kiedy opadły maski? Filip de Villiers, ja znam osobiście pana. Czytał pan książkę i co on sądzi na temat pana Jeana Moneta i między innymi Roberta Schumana? Nie czytałem tej książki. To polecam i wtedy porozmawiamy. A jeszcze taka sprawa... A co, on uważa Schumana też za komunistę? On niepochlebnie się wypowiada, zresztą pisze ja, o... Ja tylko powiedziałem... Może nawet nie wypowiada, ile dociera do źródeł, między innymi w Moskwie, w Waszyngtonie, w Lozannie bardzo szczegółowo dziwi się temu, co się dzieje obecnie. Ja powiedziałem, to był chrześcijański demokrata. Ja chrześcijański demokrata to jest komunista z krzyżem w zębach, no. Także... A ostatnio bardzo duża debata toczy się, jeżeli chodzi o 5G w Polsce i w ogóle 5G w Europie. A co pan Janusz Korwin-Mikke o tym sądzi? To samo, co mówiono o 3G. Wie pani, jaki był wrzask, kiedy sprowadzano do Polski kartofle? Przecież były tezy, że kartofle wytrują całą ludność, zginie produkcja zbóż. No oczywiście, że kartofle są trujące. No tak, kartofle były konkurencją dla zbóż, prawda? Więc zwalczano je. Wszystko, cokolwiek by nie wymyślić, no zawsze znajdą się ludzie, którzy to widzą, przywykną. Do 3G ludzie przywykli, prawda? Też początkowo były protesty tylko 3G, to teraz tylko 5G, no. Tym się trzeba oczywiście obserwować, bo być może jest zagrożenie. Być może jest zagrożenie. Zobaczymy za rok, dwa, trzy, jak będą ze zdrowotnością dzieci, które mieszkają bliżej stacji, które emitują 5G. Nie powinno być żadnych zmian, ale być może będą. Trzeba to bacznie obserwować. Będziemy obserwować. Pan Janusz Korwin-Mikke, lider partii Wolność, poseł Konfederacji, a także jeden z kandydatów w prawyborach, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest godzina 8:32. Słuchają państwo po